Państwo Polskie pojawiło się na europejskiej scenie politycznej dość późno, bo dopiero w drugiej połowie X wieku. Jak w tym czasie wyglądała polityczna mapa Europy? W wyniku walk między synami Ludwika Pobożnego i traktatu w Verdun w roku 843 dziedzictwo Karola Wielkiego zostało podzielone na trzy części. Najbardziej na zachodzie Karol Łysy został królem Francji. W środku, czyli we Włoszech oraz w takim płacie nienazwanej jeszcze wówczas przestrzeni sięgającej po Morze Północne, dzisiaj wiemy, że jest to Alzacja i Lotaryngia, najstarszy z synów Lothar, również cesarz wtedy, utworzył swoje państwo. Na wschodzie, na terenie ziem niemieckich, swoje państwo założył Ludwik Niemiecki. Rozległe tereny nad Dolną Odrą, leżące między państwem Mieszka a cesarstwem, zamieszkiwały plemiona słowiańskie, z którymi walczył zarówno polski książę, jak i niemieccy margrabiowie. Najdalej na zachód wysunięci byli Obodryci, nieco bliżej w naszym kierunku, nad Odrą aż po Pomorze w północnej części byli Wieleci i dalej na południe Serbo-Łużyczani. Jeżeli spojrzymy na południe, to Polska graniczy z Czechami, ale Czechy już w tym czasie, od połowy X wieku, są częścią Rzeszy. Jeżeli spojrzymy dalej na wschód, to mamy Ruś Kijowską, która weszła w orbitę chrześcijaństwa, oczywiście wschodniego, w roku 968 za sprawą księżnej Olgi i 20 lat później już na trwałe za sprawą Włodzimierza Wielkiego. No i dalej na południowy wschód jest Bizancjum. Bizancjum, którego wpływy na ziemię polskie są w zasadzie w tym czasie już nieznaczne. Od samego początku panowania Mieszko próbował powiększyć i umocnić swoje państwo, odbijając okoliczne ziemie. To była ekspansja w kierunku zachodnim. Tutaj doszło do spotkania z Wieletami w roku 963. Tutaj doszło do zetknięcia się z margrabiami wschodnioniemieckimi. Stąd też ruszył Mieszko na Pomorze. Jak się uważa, w roku 972 Pomorze, i to Pomorze Wschodnie i Zachodnie, znalazło się pod władzą Mieszka. Wiemy, że tamtejsze grody zostały zniszczone, a na ich miejsce zaczęły powstawać grody o takiej typowej architekturze piastowskiej. Ekspansja w kierunku wschodnim to jest ekspansja ku Wiśle. Zasięg państwa Mieszka I pod koniec jego panowania znamy z dokumentu wystawionego prawdopodobnie w Gnieźnie około 991 roku i przesłanego do Rzymu. W dokumencie tym książę oddaje swe państwo pod opiekę Stolicy Apostolskiej. My nie znamy tego dokumentu, znamy tylko jego streszczenie, które sporządził jakiś pisarz w kancelarii papieskiej. Zupełnie nie miał pojęcia, o czym jest ten dokument. Pisze na marginesie, to chyba jest o Sardynii, bo tam rządzą sędziowie. Dlaczego sędziowie? Otóż dokument zaczyna się od sławnego określenia Dagome Judex, Dagome sędzi. Kim jest Dagome? Uważamy, że Mieszko. Głównie dlatego, że potem jest wymieniona senatorka Oda, i to nie, raczej nie ulega wątpliwości, że chodzi o Odę, drugą żonę Mieszka, a potem są synowie. Synowie młodsi, a więc nie ma Bolesława, najstarszego syna. A potem jednym zdaniem jest streszczony dokument. W dokumencie czytamy, że granice państwa nazywanego Civitas Sinense, czyli państwa gnieźnieńskiego, ciągną się od Gniezna do morza, następnie wzdłuż wybrzeża, dalej na wschód do Rusi, stamtąd do Krakowa, Ołomuńca i Odry. Małopolska w tym początkowym okresie panowania Mieszka pozostaje poza granicami jego państwa. Trudno było zresztą o tą Małopolskę walczyć, dopóki byliśmy w sojuszu z Czechami. W końcu małżeństwo z Dobrawą, chrzest przyjęty za pośrednictwem czeskim, to były sojusze. Sojusze skierowane przeciwko Wieletom przede wszystkim. Odwrócenie sojuszy nastąpiło po śmierci Dobrawy. Jak się uważa, w roku 989 Mieszko zaatakował Czechy, tym razem w sojuszu z margrabiami niemieckimi, i pozabierał Śląsk i odzyskał Małopolskę. Łącznie terytorium liczyło około 250 tysięcy kilometrów kwadratowych, zamieszkiwanych przez około 2 miliony ludności. Mieszko I to jeden z najważniejszych polskich władców. Od niego bowiem zaczęła się historia Polski, jaką znamy.
Wprawdzie książę nie zbudował państwa od podstaw, ale to dzięki niemu w drugiej połowie X wieku Polska zaistniała na politycznej mapie Europy i stała się silnym państwem, z którym musieli się liczyć jej sąsiedzi.